Już 15 marca startuje nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2023 rok. W tym roku nowe zasady, nowe stawki, nowy program, będzie także nowa aplikacja. I o wybranych aspektach tych zagadnień porozmawiam dzisiaj z moim Państwa gościem w programie Rolniczy Temat. Bartłomiej Czekała, zapraszam na program. Moim Państwa gościem w kolejnym odcinku programu Rolniczy Temat jest po raz kolejny nasz ekspert do spraw polityki rolnej i funduszu innych Grzegorz Naczewski. Witam Cię serdecznie, Grzesiu. Witam. Obiecaliśmy Państwu jakiś czas temu, że będziemy sukcesywnie informować o tym, co nowego dzieje się w zakresie i nowych dopłat bezpośrednich i nowych funduszy unijnych. I słowa dotrzymujemy. I chcemy dzisiaj Państwu jeden z tych aspektów trochę bliżej przedstawić i naświetlić. I zrobimy to właśnie w tym odcinku, a tradycyjnie zanim zaczniemy, to apel do Państwa o to, żebyście subskrybowali nasz kanał, polajkowali ten film, udostępnili, skomentowali, wysłali także znajomym. I jeżeli logujecie się na naszym portalu, to zachęcamy, żebyście czytali wszystkie treści premium, które dla Państwa mamy, a mamy ich tam naprawdę sporo. Zachęcamy do logowania i przechodzimy do tematu. Jeszcze trochę czasu jest do 15 marca, ale zaczynają się pojawiać pierwsze rozporządzenia, które jakby już w szczegółach określają, co się wydarzy w nowych dopłatach i jedną zasady. Oczywiście trwają od stycznia różne szkolenia w terenie, gdzie się te ogólne zasady rolnikom przedstawia, ale tam cały czas doradcy czy pracownicy RIM-u poruszają się po dużym morzu ogólności, ponieważ tych szczegółowych zapisów brakowało, teraz zaczynają się pojawiać, więc chcemy się nad jednym zakresem pochylić, a chodzi kolejnie konkretnie o ten system warunkowości w praktyce, czyli tak zwany GAEK. I chcemy dzisiaj chcecie zapytać o to, w jaki sposób możemy te poszczególne hasła, które w tych zapisach GAEK są, jak możemy interpretować w praktyce na to, co rolnik będzie musiał zrobić w swoim gospodarstwie, żeby z tych płatności skorzystać. Tak. Zatem jesteś gotowy? Tak, oczywiście. Natomiast no, chciałem tylko powiedzieć, że tego czasu to tak naprawdę nie ma już dużo. Mamy 2 tygodnie do uruchomienia naboru, a większość rzeczy jest na etapie projektu rozporządzenia. Niektórych projektów w ogóle jeszcze nie poznaliśmy, więc to jest takie naprawdę już za minutę 12. Ponieważ sprawy są proste, tak powiem, prosto z rządowego RCL-u, dlatego pozwolę sobie dzisiaj mieć ciągę i będę się nią w tym programie posługiwał. A zatem powiedzmy sobie, jak generalnie te normy dobrej kultury rolnej zgodnie z rządem środowiską mają obowiązywać w praktyce, tak ogólnie, zanim przejdziemy do poszczególnych tych. To musimy sobie od razu powiedzieć, że jeżeli chodzi o zbiór norm GAEK, mamy ich 9, jest to część tak zwanych wymogów warunkowości. Czyli zestawu wymagań, które każde gospodarstwo musi spełnić, żeby dostać jakiekolwiek pieniądze z funduszy unijnych. Jeżeli nie będziemy spełniali któregoś z tych wymogów, grożą nam sankcje w postaci redukcji dopłat bezpośrednich. Jednak warunkowość to nie tylko te normy GAEK, a to również są przepisy, które obowiązują na kanwie prawa krajowego, czyli to, co do niedawna znaliśmy w ramach przepisów cross-compliance. I jeszcze jedna ważna sprawa, musimy oddzielić sobie rzeczy, które wiążą się z wypełnieniem norm warunkowości, w tym właśnie tych norm GAEK i z tym, co wiąże się z tematem ekoschematów. To są dwie różne rzeczy. Żeby planować ekoschematy w gospodarstwie, musimy najpierw zaplanować wypełnienie tych norm warunkowości. Okej. No to mamy 9 tych wytycznych, no to przejdźmy sobie po kolei pokrótce przez każdą z nich. Norma pierwsza, utrzymywanie trwałych użytków zielonych w oparciu o proporcje trwałych użytków zielonych do gruntów rolnych. Co się kryje pod tym hasłem? To nie jest norma, która by nas zaskakiwała w żaden szczególny sposób. W tej chwili był to jeden z wymagań dotychczasowego zazielenienia. Norma ta mówi o tym, że jeżeli ten odsetek udziału trwałych użytków zielonych w powierzchni ogólnej użytków rolnych zmniejszyłby się o więcej niż 5%, wtedy Agencja Restrukturyzacji będzie mogła wydać rolnikom nakaz przywrócenia trwałych użytków zielonych, które zostały zlikwidowane. Mówimy tu oczywiście o trwałych użytkach zielonych, które są położone poza wszelkimi obszarami ochrony, czyli poza Naturą 2000, nie są cenne przyrodniczo. I dotychczas jest tak, że jeżeli planujemy taki trwały użytek zielony przekształcić na inną formę użytkowania, czyli na przykład w grunt orny, nie musimy o to nikogo pytać, nikt nie musi na to wyrazić zgody. Natomiast ryzyko jest właśnie takie, że jeżeli ten wskaźnik spadnie o więcej niż 5%, wtedy możemy dostać decyzję o konieczności przywrócenia zlikwidowanych trwałych użytków zielonych. Dobrze. GAEK 2. Ochrona terenów podmokłych i torfowisk.
To jest norma, która będzie obowiązywała dopiero od 2025 roku, więc na dzień dzisiejszy jeszcze nie musimy się nią martwić. W tej chwili trwa wyznaczanie tych obszarów, które są uznawane za torfowiska i tereny podmokłe i one będą podlegały pewnego rodzaju ochronie. Zapewne również zakazowi przekształcania na inne formy użytkowania. Kolejna norma GAEK 3, zakaz wypalania ściernisk. To chyba też nihilnowi. To nic nowego. Z tą normą mamy do czynienia już od wielu lat. Każdej wiosny właściwie słyszę się przypomnienie o tym, że nie wolno wypalać traw, nie wolno wypalać miec, nie wolno wypalać ściernisk. Także w tym zakresie się nic nie zmienia. Tam jest tylko taki jeden wyjątek, że jeżeli nakaz wypalania resztek pożniwnych wynikałby z decyzji wydanej przez odpowiedni urząd, na przykład w związku z zwalczaniem choroby kwarantannowej roślin, wtedy można dokonać takiego wypalenia. Przejdźmy do kolejnego punktu GAEK 4, ustanowienie stref buforowych wzdłuż ścieków wodnych. Tak, i ta norma mówi nam o tym, że w odległości 3 metrów od granicy cieku wodnego czy zbiornika wodnego nie możemy stosować ani nawozów, ani środków ochrony roślin. Z tym, że tu trzeba zwrócić uwagę, że jest to brzmienie takie podstawowe, dlatego że z innych przepisów, chociażby z programu azotanowego, mogą wynikać szersze strefy buforowe. Chociażby w programie azotanowym, które w zależności od rodzaju cieku, jego powierzchni, ustanawiają strefy 5, a nawet większe. Tu chyba też warto dodać, że ta zasada też obowiązuje w różnych certyfikatach, jeżeli chodzi o produkcję rolną w gospodarstwie, bo tam też są takie zapisy, które warunkują stosowanie środków roślin, nawozów w konkretnej odległości od cieków. Tak, natomiast to 3 metry to jest takie bezwzględne minimum. Piąty punkt GAEK 5, zarządzanie orką przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby, w tym uwzględnienie nachylenia terenu. Tak, no i ta norma dotyczy obszarów o dużym nachyleniu, czyli takim powyżej 14%. I norma ta mówi o tym, że na takich obszarach nie możemy wykonywać orki wzdłuż stoku i również nie możemy uprawiać roślin, które wymagają utrzymania redlin wzdłuż stoku, czyli na przykład ziemniaków. Jeżeli na takich gruntach byśmy mieli sady, wtedy w międzyrzędziach w tych sadach musi być również utrzymana pokrywa roślinna. I to, co jeszcze jest ważnego, że na takich gruntach generalnie takie grunty powinniśmy w okresie zimowym utrzymywać pod okrywą roślinną. GAEK 6, bardzo ciekawie brzmiący punkt, minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach. Co się kryje pod tym? Tak, i to jest to bardzo ciekawa norma, z którą będziemy mieli do czynienia kolejnej zimy, ponieważ norma ta mówi o tym, że przynajmniej 80% powierzchni gruntów ornych w każdym gospodarstwie przez okres od 1 listopada do 15 lutego kolejnego roku musi być utrzymana pod okrywą. I tą okrywą mogą być albo uprawy ozime, czyli wszystkie oziminy, może to być również międzyplon ozimy, mogą to być pozostawione na polu resztki pożniwne, czy też ściernisko. Zostały nam jeszcze 3 normy, przechodzimy do numeru 7. Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na gruntach ornych. To też nic nowego. Też nic nowego, aczkolwiek brzmienie i zakres tej normy jest zupełnie inny niż mieliśmy z tym do czynienia dotychczas. Ona jest dużo bardziej, wymagania normy w obecnym brzmieniu są dużo bardziej zaostrzone w porównaniu do tego, co mieliśmy chociażby w zazielenieniu. Norma ta w 2023 roku, czyli dla tego sezonu, nie będzie obowiązywała, więc ona będzie nas dotyczyła dopiero, gdy będziemy planowali uprawy już na jesień. W skrócie norma ta stawia nam 2 wymagania. Po pierwsze jest takie, żeby na powierzchni przynajmniej 40% gruntów ornych w gospodarstwie była prowadzona uprawa inna niż w roku poprzednim. Natomiast druga część tej normy odnosi się do struktury tych upraw i ta część mówi nam o tym, że w gospodarstwie, które ma więcej niż 10 hektarów gruntów ornych, musimy utrzymywać w każdym sezonie przynajmniej 3 uprawy, przy czym główna uprawa nie może stanowić więcej niż 65% powierzchni gruntów ornych, a 2 główne uprawy nie więcej niż 90%. Ale tak jak mówiłem, w tym roku tą normą się nie przejmujemy, dopiero od upraw jesiennych. I jest kolejny punkt, GAEK 8, utrzymanie elementów i obszarów nieprodukcyjnych. Tak, ta norma jest bardzo restrykcyjna i będzie prawdopodobnie powodowała wiele problemów w gospodarstwach, na szczęście też zapewne od przyszłego roku. Dlatego, że w tym roku mamy pewne odstępstwo i jako obszary nieprodukcyjne będziemy mogli zadeklarować tak zwane ugory z uprawą.
za wyjątkiem upraw soi, kukurydzy i zagajników o krótkiej rotacji. O co chodzi w tej normie? Dotychczas wszyscy wiedzieliśmy, że 5% gruntów wornych w gospodarstwie musi być przeznaczone na obszary proekologiczne, obszary EFA. Teraz te obszary EFA zostały troszeczkę zmienione i norma 8 mówi, że przynajmniej odsetek gruntów, nie mniej niż 4% powierzchni gruntów ornych, musimy przeznaczyć na obszary nieprodukcyjne, czyli tak naprawdę wyłączyć je z produkcji. I tymi obszarami nieprodukcyjnymi mogą być elementy krajobrazu, takie jak oczka wodne, jak miedze śródpolne, jak zadrzewienia śródpolne. Natomiast w większości gospodarstw nie da się tego takimi elementami zrealizować i trzeba będzie po prostu część gruntów ugorować. Ponieważ ugory to są takie typowe obszary nieprodukcyjne. I teraz tak, tak jak wspomniałem wcześniej, w tym roku wyjątkowo możemy na tych gruntach, które zamierzaliśmy ugorować, zasiać uprawę i zadeklarować jako ugór z uprawą i w ten sposób spełnić normę. Od przyszłego roku już takiej możliwości nie będzie i trzeba będzie faktycznie wykazać się posiadaniem tego odsetka obszarów nieprodukcyjnych. I w ten sposób doszliśmy do końca. Ostatnia norma GEG 9, która brzmi: zakaz przekształcania lub zaorywania trwałych użytków zielonych wyznaczonych jako cenne na obszarach Natura 2000. To też nie jest nowa norma. Znamy ją dobrze z zazielenienia. Jeżeli mamy trwałe użytki zielone położone na obszarach Natura 2000 i one są wyznaczone jako trwałe użytki cenne przyrodniczo, na mapach agencyjnych oznaczone jako TUSC, takich trwałych użytków zielonych nie możemy w żaden sposób przekształcać. Nie możemy ich zaorać, nie możemy zasadzić tam sadu. One muszą pozostać trwałymi użytkami zielonymi bezwzględnie na wskaźnik, czy też ten odsetek, który wynika z normy pierwszej. Powiedziałeś pokrótce o każdej z tych norm, ale teraz na końcu ciśnie się samo jedno pytanie, które pewnie nurtuje też Państwa, naszych widzów. Mianowicie, czy rolników wszystkich będą wszystkie te normy obowiązywały? Każde gospodarstwo, każda norma, czy będzie to inaczej wyglądało? Wyjątki mamy tylko przy normach, o których wspominałem. Norma 7 i norma 8, czyli zmianowanie, płodozmian oraz obszary nieprodukcyjne będą dotyczyły gospodarstw, które posiadają przynajmniej 10 hektarów gruntów ornych. Tak? Tych mniejszych gospodarstw te dwie normy nie będą dotyczyły, natomiast pozostałe jak najbardziej. I to też jest spore zaostrzenie w porównaniu do chociażby do zazielenienia z poprzedniego okresu, ponieważ tam większość tych norm dotyczyła gospodarstw, które miały przynajmniej 15 hektarów gruntów ornych, a 3 uprawy w płodozmianie były obowiązkowe dopiero powyżej 30 hektarów gruntów ornych. Patrząc generalnie na te normy dobrej kultury rolnej, to w zasadzie to jest w jednych obszarach utrzymanie tego, co było, w innych poszerzenie tego o dodatkowe aspekty. I tak naprawdę, choćby patrząc na program rolno-środowiskowo-klimatyczny, który też od kilku lat rolnicy stosują, to tutaj ktoś, kto się zajmował tym, był w tym programie, to nie ma tutaj zbyt wiele nowych rzeczy do zrobienia. Więc nie do końca jest to takie, powiedzmy, straszne czy trudne do wdrożenia w gospodarstwach, ale rzeczywiście wiele gospodarstw, które nie w tym zakresie nie prowadziły dotychczas praktyk w swoim gospodarstwie, będzie musiało je po prostu zacząć robić, bo jeśli nie, to... To, tak jak wspomnieliśmy na początku, to są normy warunkowości. Ich niespełnienie wiąże się z groźbą utraty części i dopłat bezpośrednich. Czyli inaczej wtedy tylko podstawa, czyli stawka podstawowa. Tak, ale niespełnienie norm warunkowości oznacza również sankcje na tej stawce podstawowej. Rozumiem. Procentowo? Te normy warunkowości musimy spełniać, żeby dostać cokolwiek. Jeżeli chodzi o procent, on zależy od rodzaju uchybienia. Zawsze załącznikiem do rozporządzenia jest wykaz tych niezgodności i przypisane im wagi punktowe, które później przelicza się na sankcje. Natomiast, żeby też wszyscy mieli pełną jasność, to w tej chwili, w 2023 roku, w obecnej kampanii, nie będziemy mieli aż tak dużych problemów ze spełnieniem norm warunkowości, ze względu na to, że w przypadku normy 6 dotyczącej tych 80% gruntów ornych pod okrywą, ona będzie obowiązywała dopiero od kolejnej jesieni. No dzisiaj mamy 1 marca, jeszcze rozporządzenie nie obowiązuje, więc ten okres wymagalności już się zakończył. Norma 7 nie obowiązuje nas, dotycząca zmianowania, nie obowiązuje nas w tym sezonie w ogóle. Norma 8 można spełnić poprzez ugory z uprawą. Natomiast od przyszłego sezonu wszystkie te normy będą obowiązywały i wtedy naprawdę trzeba będzie się dużo bardziej przyłożyć do tego, żeby te wymagania spełnić.
Czyli tak naprawdę już teraz trzeba myśleć o tym, co się zasieje w przyszłym sezonie, tak. Jak zaplanować podozmian po to, żeby te normy spełnić i dokładnie. Z dopłat skorzystać. No rzeczywiście trudno byłoby teraz stawiać rolników post factum, którzy już zasiewy jesienne zrobili, narzucając im normy, które nie byli w stanie spełnić, więc w pełni zrozumiałe ten przepis, że od przyszłego sezonu będą one obowiązywały, ale to tym bardziej, drodzy Państwo, oznacza, że trzeba będzie się teraz sporo tym tematem interesować i planować o wiele szerzej produkcję w gospodarstwie. Grzegorz, dziękuję Ci bardzo za te wszystkie ciekawe informacje i oczywiście zapraszam Państwa, bo myślę, że będziemy wkrótce częściej się spotykać po to, żeby kolejne arkana tych nowych przepisów Państwu chociaż potroszę tłumaczyć, no tyle czas pozwoli. Dziękuję za ten odcinek, Państwu dziękujemy za oglądanie. Tradycyjnie zachęcam jeszcze, żeby Państwo polajkowali, udostępnili ten film i zasubskrybowali nasz kanał. Kolejny odcinek już niebawem. Do zobaczenia. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania do nas w tym zakresie, piszcie w komentarzach i postaramy się odpowiedzi na te pytania Państwu także dostarczyć na naszych łamach. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.